Siema, siema, Tajtori, mamy dzisiaj Mikołaja, bo jest 6 grudnia, co oznacza, że... Przydałoby się zrobić wam chyba jakiś konkursik. Dlatego 5 osób wygra dzisiaj dodanie mnie do znajomych na moim drugim koncie w Brawl Stars, czyli moje konto Krultori 2 na pewno kojarzycie. Co zrobić, żeby móc wygrać w tym konkursie? Już wam mówię! Wystarczy, że zostawicie subika na tym kanale, na którym teraz jest ten odcinek. Chyba nic trudnego, wystarczy subnąć najlepiej z dzwoneczkiem. Oprócz tego zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem, to też jest mega ważne i trzeba to zrobić. Następnie w komentarzu napiszcie swoje ID, żebym miał jak was dodać. No i czwarta, ostatnia rzecz, którą musicie zrobić, to oglądać ten odcinek od początku do końca. I jak zrobicie te wszystkie, to bez problemu bierzecie udział. Ja gdzieś do tygodnia po prostu wylosuję zwycięzców, no i dodam ich do znajomych. Więc patrzcie na swoich kontach w Brawl Stars, żeby zaakceptować zaproszonko ode mnie. No a w dzisiejszym odcinku mam wiele ciekawych rzeczy wam do pokazania. Będą między innymi nowe grafiki od twórców, będą też bardzo dziwne niki, o których musicie wiedzieć w Brawlu. Będzie też kilka innych ciekawych rzeczy, nie zdradzam wam wszystkiego, po prostu oglądajcie. No więc dobra, zaczniemy tak nietypowo. Widzowie, mieliście może taką ofertę w sklepie w Brawl Stars, bo ja pierwszy raz coś takiego widzę, patrzcie. Randomowy Mythic Brawler. Oferta kosztuje 8 dolarów, czyli coś 8 razy 5 to wyjdzie chyba gdzieś 40 zł, to coś koło 40 zł, jakby to przeliczając na polskie mi się wydaje. I mamy tam 80 gemów, 2 megaboksy, tak jak mówiłem, randomowego, mitycznego zadymiarza, czyli każdy mityczny zadymiarz może wam dropnąć. I z tego co widzę, jeszcze on jest już od razu na 5 randze. Ja nigdy nie widziałem takiej oferty, serio, nie miałem takiego czegoś, takie coś znalazłem na Reddicie. Dajcie mi znać w komentarzu, czy ktoś z was coś takiego miał, bo ta oferta jest mega kozacka i z chęcią bym sobie ją przygarnął. Możecie tu dropnąć randomowego mitycznego brawlera, to akurat jest narysowany Squeak, ale oczywiście nie znaczy, żebyście jego dropnęli. Nie wiem, czy to jest fake, czy nie, ale wydaje mi się, że wygląda to dosyć legitnie. Więc dajcie mi znać w komentarzu, czy coś takiego mieliście. Teraz przejdźmy sobie do bardzo ciekawej grafiki, którą twórcy parę dni temu wrzucili na Twittera. Mianowicie, widzimy, że siedzi tutaj Ems, czyli największa stalkerka w grze. No i ona przegląda jakąś specjalną gazetkę, gdzie pisze o wielu zadymiarzach z Brawla. Mamy w tej gazetce m.in. przedstawiony sekret Piperki, jakiś miłosny sekret Piperki. Oprócz tego jest tam też dużo o Loli, która to jest na głównej okładce tej oto gazety. Jest tam też powiedziane na temat friendshipu pomiędzy Meg a Max. Czy oni naprawdę, kurczę, są parą, czy może bardziej friendsami, czyli przyjaciółmi? Oprócz tego dużo innych reklam, ale wiecie co mnie zaciekawiło w tym? Dziwne mega mordeczki jest to, że na tej grafice na pierwszy rzut oka nie widać nic związanego ze świętami, ani z zimą. A często wiemy, że właśnie przed update'ami jakimiś świątecznymi twórcy już na wcześniejszych grafikach dają nam jakieś tam wskazówki, które mogłyby mówić coś o tym, co będzie w kolejnej aktualizacji. Ale teraz zrobię wam zbliżenie. I ta gazetka czy obrazek, nie wiem co tam jest za szybą, jak widzicie jest biała, ma takie białe tło i drzewo chyba. Albo to są jakieś ścieżki, więc to może mówić nam właśnie o zimowym update'cie, bo chyba ta gazetka przedstawia zimę, więc jakiś tam taki drobny szczegół twórcy dali, ale nie jest on duży. W tle mamy też inne ciekawe właśnie tutaj gazetki, m.in. Max kontra El Primo, jest tam coś o Crow, czyli bardziej kruku mówiąc po polsku. Ale z lewej strony mamy jeszcze gadżety Brawl Starsowe, specjalna koszuleczka taka zadymiarska różowa, kubki, jakieś czapki i te sprawy. U góry mamy Spike'a, oczywiście nie mogło go zabraknąć, to jest praktycznie na każdym tutaj poście od twórców, serio. Ale spójrzcie teraz uwagę na to, co udało się znaleźć. Na tej gazetce jest jeden element, który przedstawia rozpinany zamek. Taki niebieski rozpinany zamek, co nie? A z czym wam się to kojarzy? No pewnie, że z panem P, mordeczki. Pan P ma identyczny zamek, więc w tej gazetce widać, jak ktoś rozpina pana P. I najprawdopodobniej, gdybyśmy ją kupili i ją zobaczyli, oczywiście taka gazetka nie istnieje, bo to jest tylko stworzone przez twórców na potrzeby posta, ale gdyby zobaczyć tą gazetkę, to w środku najprawdopodobniej jest sekret, kim tak naprawdę jest pan P pod przebraniem. Kto tam się kryje? Ja, mordeczki, nie mam pojęcia, jestem też tego mega ciekawy i zawsze byłem tego ciekawy. No więc proszę, jeśli ktoś ma taką gazetkę, to podarujcie mi ją, nagrałbym z tego odcinek. W sumie z tej grafiki to chyba tyle, przechodzimy teraz dalej. A więc dobra, widzowie, nie przypadkiem znajdujemy się teraz na moim drugim koncie w Brawl Stars, jest to Krultori 2, bo tutaj mogę zmienić nick za darmo, ale oczywiście nie będę zmieniał niku, tylko postanowiłem, że pokażę wam cztery takie nazwy, których nie można ustawić w Brawlu. Są one normalne, nie są jakieś obraźliwe czy coś, więc po prostu jest to dosyć dziwne, że twórcy nie pozwalają mieć takiego niku w Brawl Stars i generalnie osoby, które taki nick mają, to muszą być hakerzy, no bo nie da się go normalnie ustawić, więc dobra. Jak spotkacie kogoś o takich nickach, to oznacza, że hakują. Wpisujemy sobie pierwszy taki nick. Celine.hrms. Coś takiego, jak coś normalnie kropka może być w niku, więc tutaj nie patrzcie na to, nie? I teraz daję OKOS i uwaga, nieprawidłowe imię, spróbuj wprowadzić inne. Więc jak widzicie, tego się nie da. Dlaczego? Totalnie nie mam pojęcia. Ale teraz dopiero będzie hit, bo to jeszcze jest taka dziwna nazwa. Ale tutaj pokażę wam normalną nazwę, która no totalnie nie jest obraźliwa ani nic. Jest to normalne imię w Niemczech, najprawdopodobniej bardzo popularne imię. Tak jak, nie wiem, na przykład w Polsce macie imię Kacper, no to tam macie imię Jonas. I uwaga, wpisujemy sobie Jonas
proszę bardzo, i nieprawidłowe imię spróbuj wprowadzić inne. Jest to mega dziwne, bo na przykład widzicie, jakbym wpisał sobie Kacper, żeby nie było, no to taki nick mordeczki można normalnie sobie ustawić. Widzicie, zaakceptowało mi, jakbym jeszcze raz wprowadził, to bym taki nick sobie ustawił. Oczywiście nie chcę takiego nicku sobie ustawiać. Wracamy sobie dalej do kolejnych dziwnych ników, których nie można mieć. Więc dobra, następne to jest Finn. To też jest dosyć popularna nazwa i nie wiem, dlaczego tego nie można dać, widzicie? Nieprawidłowe imię spróbuj wprowadzić inne, więc jak spotkacie kogoś o takim niku, to też będzie najprawdopodobniej jakiś haker. No bo normalny gracz nie może sobie takiego niku ustawić. Ale mam jeszcze jedną nazwę i tutaj akurat nie dziwi mnie to, dlaczego ta nazwa jest zablokowana, że twórcy nie pozwalają, bo nazywa się to Marvin Vlogged. Takie coś, a taki youtuber istnieje w Niemczech. Ziomeczek ma taki sam nick, jest z Niemiec i nagrywa Brawl Stars, więc może dlatego twórcy po prostu zablokowali, żeby nie można było się pod niego podszywać. Ale widzicie, też nie jest to tutaj mordeczki dostępne. I tak z ciekawości, skoro ten youtuber ma zablokowany nick, to ciekawe co by było, jak ja bym wpisał Tori, czy ja też będę miał, to by było mega. Ale no nie, Tori możecie sobie normalnie w Brawlu ustawiać, tylko proszę, nie róbcie tego. Więc jak zobaczycie jakiegoś z tych osób, w sensie jakiś nick z tych osób, które wam pokazałem, no to znaczy, że jest to najprawdopodobniej jakiś haker. Dosyć ciekawa rzecz, ale lecimy dalej. Obczajcie na to, co ostatnio miało miejsce w Brawl Stars. Wiele osób spotkał taki oto bug. Dajcie znać, czy wy też go mieliście. Całe menu zostało zlagowane, no nie wczytywały się praktycznie żadne obrazki. Co więcej, jakieś takie dziwne różowe miejsca się zrobiły i to takie przerywane, jakby no totalny glitch, no nie wiem, czy tutaj dużo mogę o tym mówić, mordki. Wygląda to dosyć dziwnie, przy okazji to jest strasznie, jakby ktoś tam chciał przejąć, nie wiem, telefon i ekran by się psuł, serio, ale coś takiego było i dużo osób to miało, więc ja sobie tego nie zmyślam. Nawet zobaczcie na te ikonki z lewej strony, co ciekawe, załadowały się tylko zadymiarze, nie? Brawlers, ale na przykład sklepu nie ma, newsów nie ma, z prawej strony tylko friendsy się tutaj wczytały, więc naprawdę śmiesznie to wygląda. No co mogę o tym więcej powiedzieć, masakra. Dobrze, że ja takiego czegoś nie miałem. A, zapomniałbym wam jeszcze powiedzieć, że w tym odcinku będą wyniki konkursu na klawiaturkę do wygrania, więc pod koniec filmu one będą, nie przewijajcie, po prostu oglądajcie i się dowiecie. No ale okej, teraz przejdźmy do następnej bardzo ciekawej rzeczy, mianowicie jakiś czas temu w Brawlu miały miejsce nowe tryby. Było ich bardzo dużo i można sobie było w nie pykać, oczywiście też już to było jakiś czas temu, minęło. No i teraz tych trybów w grze nie mamy. Ale tak z ciekawości, jestem ciekawy, czy po prostu je pamiętacie, a jeśli tak, to napiszcie, w który grało wam się najlepiej, czy w siatkówkę, czy w koszykówkę, czy Trophy Tipsa, czy Hold the Trophy. To są takie cztery tryby, chyba nie muszę przedstawiać wam tego, jak one wyglądały. Ja z nich wszystkich mordeczki najbardziej chyba lubiłem koszykówkę, taka śmieszna była. Siatkówka mega mnie wkurzała, bo ciężko się tam zdobywało punkty. A te dwa pozostałe tryby z pucharkami, tak nawet dobrze ich nie pamiętam, bo jakoś mega mi nie siadały. Więc dajcie znać mordeczki w komentarzu, to też przypytam serduszko, który z tych trybów najbardziej lubiliście. Chciałem wam o nich przypomnieć, bo myślę, że już dużo z was mogła zapomnieć. Dobra mordeczki, teraz macie tutaj przedstawione stare postacie z Brawl Stars. Może nie wszystkie, ale jest ich tutaj 5. Shelly, Nita, Colt, Jessie oraz Poco. No i całkiem możliwe, że któraś z tych postaci wleci do gierki jako skin. Że w Brawly Daysy, czyli w święta, co roku dostawaliśmy jakąś postać, a bardziej skina, który przedstawiał starą postać, która wyglądała tak kiedyś w Brawlu. Mieliśmy już takiego Ricocheta, no i ostatnio rok temu był też stary Brock, którego dostawaliśmy za darmo jako skina. Mam nadzieję, że teraz jak wy to oglądacie, to jeszcze nie jest wiadome, jakiego zadymiarza, a bardziej skina do zadymiarza dostaniemy w tym roku z okazji świąt, bo ja nagrywam to 5 grudnia tak naprawdę, a wy to oglądacie 6, ale myślę, że jeszcze nie wiadomo. Więc mordeczki, całkiem możliwe, że któryś z tych postaci wleci do nas jako skinek. Na przykład Szelka, widzicie, to była taka dosyć ciemna, miała też dziwny kształt, dziwną fryzurę. No nie umiałbym się przyzwyczaić. Szczerze, żadne mi się z tych starych postaci nie podobają, co wam tutaj pokazuję. Ale no jest taka możliwość, że któraś z nich wleci jako skinek i oczywiście z chęcią bym go przyjął, bo była to by fajna pamiątka. No i też skin za darmo od twórców. Więc dajcie mi znać w komentarzu, którego z tych skinków chcielibyście najbardziej, jakby musiał być. Dobra, więc szybkie wyniki konkursu, tutaj link już wkleiłem, klikam Get YouTube Comments, czekamy aż się załadują, klikamy Start i zobaczymy, kto wygra. Trzeba na było napisać, że chce wygrać po prostu. No i uwaga, raczej nie będę... No niestety tutaj ziomeczek nie napisał nic, że chce wygrać, więc losujemy dalej. Uwaga, uwaga, kto będzie kolejny? Chce wygrać, o, DSC, KS Piper, idealnie, Spike, BS, bardzo fajnie, dobra. Ja ci daję suba, żebyś mógł mi udowodnić, że to na pewno jesteś ty. I napisz oczywiście do ciebie na Discordzie, bo zwyciężyłeś klawiaturkę. Tam się dogadamy i ci ją wyślę. A się z wami żegnam, siemanko wszystkim, pa pa!